witam Was w drugim odcinku Awokado. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie elementy ozdobne do domku dla pet shopów. Będzie to między innymi jakby taka komoda, kwiatki i obraz. A więc zaczynajmy! Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne, między innymi koraliki, sztuczne kwiatki, jakiś obrazek, kawałek kartonu, skalpel, nożyczki i pistolet na klej. Pierwsze, co zrobię, to będzie narysowanie na kartonie odpowiednich wzorów. Tutaj wam się wyświetli, wyświetlą wam się parametry, że tak powiem, jak co będę rysować na tym kartonie i później to wycinam. No i wystarczy to pokryć okleiną. Tu mam już te kawałki oklejone okleiną do tych szufladek. Doklejam koraliki, żeby wyglądało właśnie jak szuflada. Tutaj macie obraz, jak przyklejałam to, a ja tutaj w skrócie powiem, co gdzie będzie. Więc większe części będą na przód i tył, mniejsze i grube części będą na boki, podłużne i, że tak powiem, mniej więcej grubości równej co te boki. To będzie spód i wierzch jakby tej szafki. No i te takie najwęższe paski to są szuflady. Kiedy wszystko jest sklejone, powinno prezentować się tak. Dalej, do zrobienia kwiatka będzie nam potrzebne właśnie takie sztuczne listki i kawałek kartonu, również oklejonego okleiną, ale możecie też użyć na przykład jakiejś szklanej buteleczki czy coś w tym stylu. Ja po prostu użyłam kawałku kartonu oklejonego okleiną jako donicę. I tak się prezentuje już sklejone wszystko. Dalej będziemy potrzebować obrazka i patyczka od lodów podzielonego na 4 części. Gdy mamy już to zrobione, po prostu wystarczy do tego obrazka dokleić te drewniane elementy lub elementy, które mają imitować drewno. I tak się to prezentuje. Tak więc, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te DIY, mimo że nie było zbytnio profesjonalne, trochę Wam pomogło. I że podobają Wam się rzeczy, które zrobiłam. Cóż, postaram się, żeby na tym kanale było więcej DIY. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę, buziaczki. Matane!